I nie patrzę na gwiazdy, ziomek, szuka swojej drogi. No bo to bycie normalnym cię czyni wyjątkowym. Siema, jestem Szósty. Dziś przedstawię wam trzy dosyć ciekawe teorie na temat tego, gdzie, jako kto lub gdzie może znajdować się Ditto. Jak wiadomo, 20 listopada ujawnią się legendarne Pokémony. No i właśnie, czy dokładnie wtedy, również tego samego dnia, dowiemy się prawdy o Pokémonie Galaretce? Może tak, może nie, może trzeba będzie się troszeczkę poczekać. A do tej pory, do tego czasu przedstawię wam trzy, może śmieszne, może mające sens, teorie. Sami ocenicie. Zapraszam do oglądania oraz łapkowania. Jeżeli zostawisz lajka pod tym filmem, tak, ty, do ciebie mówię, to pomożesz mi wypromować ten film tak, aby on trafił do większej liczby osób, dzięki czemu armia szóstek będzie wciąż rosła i będziemy kozaki na YouTubie. Także zapraszam do lajkowania, a my już lecimy z odcinkiem. Let's go! Mamy tylko trzy teorie, więc ten filmik nie będzie jakiś mega długi, nie wiadomo, jakiś skomplikowany, także na spokojnie. Na razie przedstawię wam trzy, a jeżeli materiał się wam spodoba, to dorzucę kolejne trzy w następnym odcinku. Tak możemy po prostu ustalić. Zacznijmy od tej teorii, według mnie przynajmniej, najśmieszniejszej i najbardziej trollowatej. Więc, jak wiecie lub też nie, Ditto jest Pokémonem, który może zmieniać się w dowolnego innego Pokémona, jakiego tylko sobie zażyczy, jakiego tylko sobie będzie chciał. Najlepszym przykładem tego, że Ditto zmienia się w co chce i kiedy chce, niech będzie to piękne zdjęcie Pikachu. Nadawałoby się na Instagrama, co? No faktycznie wygląda dosyć, no... Dlaczego wam to pokazuję? Ostatnio, kiedy złapałem pana Skałkę, czyli Geo, coś przykuło moją uwagę. Patrzcie na to. To jest chyba najgłupsza teoria na świecie, ale spójrzcie na plecy naszego latającego skalniaka. Kurde, no ewidentnie widzę tam twarz, no śpiącego Ditto. No widzę buzię w tym tańczu, widzę buzię w tych, kurde, skalniakowych, kurde, plecach. No widzę to. Serio, tylko mi się to tak skojarzyło i rzuciło w oczy? Wiem, brzmi to porąbanie i w ogóle, ale... No kurde. Teoria numer 2, już bardziej poważna. Mianowicie zdarzyło wam się na lurach lub przy Pokestopie, że pojawiają się wam nagle dwa identyczne Pokémony przy sobie, na przykład dwa PJ, które są odwrócone w zupełnie inne strony, ale łączy je po pierwsze to, że się zrespiły obok siebie i są PJ-ami, no co jest dosyć troszeczkę dziwne, plus mają takie same CP. Jak tak sobie zastanowiłem, o to zabrzmiało troszeczkę po rosyjsku, żokuide. No bynajmniej, jak ja się tak troszeczkę zastanowiłem, przeanalizowałem to, to faktycznie miałem parę razy tak, że... Nie dość, że te Pokémony respiły się mega blisko siebie, były takie same i również miały to samo CP. No i... To daje troszeczkę do myślenia. I co jeżeli jeden z tych Pokémonów to Ditto? No i no już niby no, mamy tego Ditto, tak? Ale trzeba go jakoś odmienić, jakoś aktywować, w końcu jest w formie na przykład PJ'a, tak? Ciekawym przykładem na to jest na przykład Eevee. Możemy ją ewoluować w jakieś tam formy. To może tego, nie wiem, powiedzmy to zrobimy dwa identyczne PJ-e, to może którego z nich trzeba nazwać jako specjalny. Na przykład, nie wiem, zostaw lajka szóstemu raz, dwa, trzy, albo szósty grubas 4, 5, 6. Nie no, tak na pewno nie trzeba będzie nazwać takiego Pokémona, no ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Po prostu, jeżeli macie dwa identyczne Pokémony, takie same mają CP, takie same nawet ataki, co jest ciekawe, i postaram się to wam pokazać przy najbliższym odcinku, drugim, który zrobię od Ditto, to może to ma jakiś sens i może faktycznie trzeba wtedy Pokémona nazwać jakoś inaczej, na przykład chociażby Ditto. No trudno powiedzieć, no trzeba to sprawdzić. I teoria numer 3, według mnie najlepsza i najciekawsza. Jak wiecie, lub nie, jeżeli wejdziemy sobie w menu poprzez Pokébola, ale przytrzymując go będziemy go ciągle trzymać non-stop, i zaczniemy dotykać znaczki z Pokémonami, itensami, Pokédexem oraz Shopem, zaczną one świecić na charakterystyczne kolory. Słyszałem już jedną teorię na temat tego, że podobno to charakteryzuje to wszystkie drużyny i jakaś nowa drużyna powstanie, bo tam są 4 kolory, czy tam 5 kolorów, a drużyny są tylko tyle z drużyn, więc musi powstać jakaś nowa drużyna o nowym kolorze i będzie ona się nazywała jakoś tam jakoś takoś. Według mnie nie. I bardzo prawdopodobne jest to, że jest to nawiązanie do tęczy. No, ale okej, szósty, co to w ogóle, no, co tęcza ma do w ogóle tutaj wszystkiego? Ano właśnie troszeczkę ma, ponieważ w anime był moment, w którym Ash powiedział, że złapie wszystkie Pokémony, w tym również Ditto. Co się wtedy stało?
przed nim czy tam w centralnym punkcie kamery pojawiła się ogromna tęcza. Oczywiście kolory tęczy wszyscy znamy i co gdyby rozszyfrować i połączyć to jako z kolorami, w sensie kolory tęczy plus te, które pojawiają się nam po przyciśnięciu danych opcji. Na przykład wiecie, musicie wpisać jakiś super kod w stylu, że na przykład musicie dwa razy kliknąć czerwone, czyli tam na przykład Pokédex, dwa razy musicie kliknąć w shop, który oznacza inny kolor i wiecie, poprzez kolory wpisujecie jakiś kod, na przykład kod jest czerwony, czerwony, fioletowy, fioletowy, rozumiecie? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, także no, moim zdaniem takie coś jest naprawdę ciekawe i wydaje mi się, że to może być realne. Nie wiem, czy do końca zrozumieliście to, o czym mówię, no bo to jest troszeczkę z complication, szósty nie do końca to potrafi tłumaczyć, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę ogarnęliście to, co mówię. Ogólnie jest 2:25, a ja nagrywam dla was odcinek, rozumiecie, no? Także jeżeli bełkoczę bez sensu, to przepraszam bardzo i no, wytłumaczę wam to w komentarzach, ale mam nadzieję, że chociaż minimalnie troszeczkę coś tam zajrzeliście, o czym mówię. Także myślę, że ten trik, właściwie no nie trik, ta teoria o kolorach jest naprawdę mega ciekawa, ponieważ wiąże ona się jeszcze z Pokeballem, którym można złapać Ditto. Jaki to Pokeball? Myślę, że to zostawię wam już na kolejny odcinek, na kolejne ciekawostki właśnie od Ditto, ale to oczywiście zależy od was, czy będziecie w ogóle chcieli taki odcinek zobaczyć, czy takie coś się przyjmie, czy takie coś wam się po prostu spodoba. Jeżeli tak, to wiecie oczywiście, co robić. Tymczasem ja lecę spać. Nie wiem, na którą wstanę jutro do szkoły, pewnie nie wstanę. I trzymajcie się. Cześć. Z moim Bogiem gadek, zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Gwara od moich wartości, mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody, dorośli, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w rapcie i pierdolę kwestie lat. Pierdolę...